fundację naszych. No cóż, Fundacja Winiarnia Zamojska jest to nowo otwarta firma, która będzie zrzeszać regionalnych sadowników, którzy mając ogromny potencjał swoich sadów owocowych, chcieli stworzyć coś wyjątkowego, wyjątkowy produkt, który będzie tak zwanym winem owocowym, szlachetna odmiana. Jest to produkt, który na polskim rynku dopiero zaczyna raczkować ze względu na to, że nie ma w nomenklaturze winiarskiej czegoś takiego jak wina owocowe. Więc tworzymy nową kategorię win, wina, które będą rozpoznawane jako jakość, a nie tradycyjne wina domowe, regionalne. Wykorzystujemy najwyższe klasy urządzenia. Jeżeli chodzi o winiarnię zamojską, chcemy także promować nasz region. Region przede wszystkim Roztocza. Roztocze to między innymi Zamojszczyzna, ale także Podkarpacie i część chociażby Ukrainy. Dlatego też niby regionalne wina będą dosyć szeroko rozpoznawalne. Angaż naszej fundacji to przede wszystkim promowanie regionalnych potraw, regionalnych przede wszystkim owoców, sadów, ale także samej historii naszego regionu, która ze względu na to, że ma wyjątkowe walory, powoduje, że mamy czym się pochwalić. A proszę powiedzieć, czy według Pana jest w tej chwili czas i miejsce na to, żeby otwierać nowe firmy i rozwijać się? Absolutnie tak. Zgadzam się ze względu na to, że otwarte granice Unii Europejskiej spowodowały pewien napływ nowych pomysłów, nowych inicjatyw. Dzięki temu też dofinansowania unijne powodują dużo większe możliwości rozwoju regionu.